Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Imperatora Augusta. No i tak, widzicie, Istres jeszcze niestety nie zdobyte, bo miałem tu bunt w Budorgis. No i dołączyli do Konfederacji Germańskiej cwanie, żeby się uratować tu podbiciem, ale Konfederacja Germańska jest słabiutka, więc spróbuję zrobić tak, żeby zdobyć Istros, a Konfederację Germańską sobie podpisać. Równocześnie Dacja wypowiedziała wojnę Helwetom. No i niestety w takiej sytuacji, że te moje dwa legiony mocno obite i musiałem zrezygnować z nimi, sojuszy z nimi. Są teraz nieprzyjaźni, więc też może warto ich podbić i rozprawić się z Dacją. No dobra, najpierw z tą Konfederacją Germańską. Okej, okay. Możemy atakować. Zdobędziemy Istros. O kurde. No dobra, zobaczmy. Wojna to wojna. Automatycznie. Osadę Istros, dobra. Skarb jest plus 5, dobrze, plus 500. Dobrze, tu mój agent działa. Tu jest teraz troszeczkę słabiutko z ładem społecznym, znaczy publicznym, społecznym. Tu mam troszeczkę za dużo, mi się wydaje, tych, ale już się ruszyłem w tym trybie. Wymienię sobie tych galijskich, bo troszeczkę za dużo kosztują na zwykłych legionistów. Może jeden oddział sobie zostawię. Zwerbowałem tutaj też legion robię. I tu sobie zwerbowałem gladiatorki. I dowerbuję sobie jeszcze. Aha, nie mam kasy. Jeszcze jedne gladiatorki. Trochę mało rzucaków tu jest. Weźmy jeden oddział wylitów. Ale prócarze by się przydali bardziej. Kurde, nie, nie będę na razie tu nic zwerbował. 539. Dobra, Gajusz, Oktawiusz już leci z powrotem do Rzymu i będziemy rąbać tych daków. Tak sytuacja wygląda. Dosyć silni są. Sporo tutaj terenów mają. Dobra, ale zobaczmy teraz, z kim ja mogę się z powrotem dogadać. Nie chcą. Będzie widzę nawalanka. Nie chcą. I jeszcze mamy tu ty. No, trudno, będziemy się lać. Będzie ciekawie. Rzym Pompejusza. A z tym została już tylko flota. Ci też nie są zbyt zadowoleni. Dobra. Ci są spoko. A jak... Belgowie. Ok. I Galia. Też ok. Ale trochę spada. Dobra. Czy ja coś tu jeszcze chcę? Aha. Tym da. Tu się przestawiłem. Dobrze. Kończymy turę teraz. Aha. Legiora Pax trzeci. To jest ten. Nie, to jest ten tutaj. O, tradycje wojskowe. Tak, zasięg ruchu na piękanie kampanii. Szarża to nie jest jakaś super, ale zasięg ruchu jest ok. I kończymy turę. I zobaczmy, co się wydarzy. No tak, i tu samobójczy atak. Aha, bo on się wycofał chyba. No dobrze, ale tak dobrze, że zaatakował. Stu trzy, stu czterech. A weźmy w niewolę.
A, bo to jakiś bunt chyba. Skąd on się tu wziął? Nie wiem, skąd on się tu wziął. You have been blessed with courage, so will you not use that courage to No help nie, us? przeciwko Attack Heruskom these to nie dołączymy. pale Teraz bunt w Budorgis, tak? Dobrze, mam tutaj legion. Tu się przerzucimy. No i też to nie zwerbuje tutaj jednostek, ale trudno. No dobra, to idźmy. Tutaj trzeba poburzyć to. O, tu jest duża druga kopalnia, super. No, byk. To zburzymy. Przebudujmy to. I to zburzymy. Budorgis można rozbudować. Do 2000. Nie. Na razie nie będziemy nic rozbudowywać. Stańmy tu na granicy. Muszę coś uzupełniać? Nie. Tak, stańmy i zróbmy tu zasadzkę. A pani niech nam tu sprawdzi, co jest w Arsenium. Nic nie ma, no widzicie, super. Dobra, a potem się zajmiemy Dacją, jak tu zrobimy porządek. Tu na razie nic rozbudowujemy. Tu mi znowu spada ład społeczny, kurde. Tu jest już dużo lepiej. Tu jest już dużo lepiej. No i teraz Masalię może by zainwestować. Narbo i Tuluza. Kopalnie. Tuluzie. Tak, i pójdźmy trochę w Kasiorę. O tak. Tutaj chyba mogę coś zbudować. Nie, tu się buduje to. Czy ja tu potrzebuję? To zlikwidujmy. Karalis trzeba rozbudować koniecznie. Dobrze. I opracowanie. Teraz idę w dwie z tych ziem. Idę albo w kaplicę Jowisza, albo w kaplicę Minerwy, bo to... Nie, przepraszam. Tak, kaplica Jowisza, wysokość podatków i plus 4 do ładu publicznego i plus 4 wpływów kultury łacińskiej i plus 4, to jest fajne, a to, żeby mieć, bo też daje plus 4 do ładu publicznego, ale daje też plus 2% do tempa opracowania technologii. Więc co ja robię na zmianę, to i to. Tutaj są buntownicy. Jak sobie będą. Dobra, ten idzie tędy. Ten. A ten co taki wolny? No dobra, będę się uzupełniać. Wypłynąłem tu za bardzo. To nie wiem, czy nie powinienem mieć jakiegoś legionu też takiego, przynajmniej małego. 269, już nic więcej nie zrobię. I chciałbym rozbudować Rzym, ale muszę zmienić tą technologię. Za dwie tury zrobię technologię, rozwinięte techniki budowlane, bo trzeba tutaj też iść w rozwój. Uzyskano cechę. To już chyba przyporządkowałem. No dobra, i następna tura. Frakcja jakaś się przyłączyła do wojny. O, masz, no. A skąd ci się wzięli, kurde? No trudno. Co za pasztet. Tu ucieka mi. Ach, zapomniałem zaatakować. Kurczę blade, no. Dobra, ale ta flota to nic nie zrobi. O, do Arsenium się wróciły wojska.
zdążył. Dostęp wojskowy. Dobrze, nie będzie. Na razie mi nie przeszkadzają. Nowa misja. Utwórz armię. Wezwanie do broni. Skarbieś plus 500. Dobrze. I utworzę. Bo tu muszę utworzyć. Dobrze. I akurat mam z czego jakby. Weźmiemy tutaj teraz, bo chcę tu plus 1 do ładu i ja go potem przerzucę tu. A tu już się poprawiło. Nie, dobra, to zwykłego weźmy. Ten za 0, ale mam sporo kasy. Dobra. Takiego. Właśnie. Wejdź tu. Ulepszenie i tu zwerbujmy. 4. Wigiles nawet nie ma sensu. I dwóch, tak. Dobra. Coś możemy nająć. Sporo tu jest. Najemna jazda kampańska. O, to jest dobry oddział. Hoplici weterani. Łucznicy z Tureos. To jest dobra piechota też, rzucająca z włóczniami. W Tureos to jest, nawiasem mówiąc, tarcze to są. W ogóle w antyku jednostki się nazywało po tarczach. Peltaści to są... Tu trochę jest złata, ale też tarcza, bo peltaści to są tarcze z, oddziały z peltą. I to jest tarcza, która miała takie wycięcie tutaj. Więc to powinno... To wygląda jak Tureos, tak jak tutaj. Tureo. Konnica obywatelska, trochę za droga. Za terencka. Najmniej hoplici, dobra. Tak robimy i odbijemy ten panormus. Tu sobie zrobimy garnizon, o tak. A tu zrobimy kopalnię, dobra, 900. Co ja tu mogę zrobić? Nic na razie. Myślę, że sobie poradzimy tutaj z tym. Tak, tutaj duży nie ma, w następnej duży to zniszczymy. Dobra, tą flotą gonimy tu. Ten go też ściga. Czy ja wiem? Popłyńmy z tej strony. Gdzie on może dopłynąć? Tu, no dobra. Tak, popłyńmy. I tu. Wejdźmy do Patavium. Tu wejdziemy. Bo tu jest co? O, sporo dakowie. Tu jest Rzym Antoniusza. Dobra, idziemy do Patavium najpierw. Pomocnicza piechota. I też są już lepsze włócznie. 88. Psy bojowe, nie. Legioniści. I chyba legionistów zwerbujemy. Tak. A jakie tu są oddziały najemne? Dobrze. Weźmy 5 tych oddziałów. O, tak zrobimy. Dobra. Co ja mogę zrobić tu? Tak. Po pierwsze muszę... A ci Helwetowie może będą chcieli się z powrotem... Helweci, przepraszam, handluję z nimi, oni są strasznie niezadowoleni, kurde. Ich chyba w pierwszej kolejności będę musiał rozwalić. Przejść tędy. Tak, bo oni się będą... I potem pójdziemy na Korię. Windelikowie. Aha, dobrze. Dobrze. A Windelikowie, może jakiś sojusz? O, oni są tam. Dobrze. Now speak plainly, for we are an honest folk and value honesty in others. Za wszystko niech mi zapłacą. Z 500 dacie?
Dobrze, może być. Kasy nie mają. Nie chcą być protektoratem, a mogliby być. Dobra, niech będą sojusznikami. Też nie chcą, dobra. Niech będzie tak jak jest. A. A pakt o nieagresji mamy, dobrze. Dobra. Tu Helweci coś kombinują. No i teraz zobaczmy. Tu jak tu ładnie, dobrze. Tu jest dobrze, tu jest niedobrze. Mimo, że się buduje to. Dobra, zniszczymy to. Dobrze, w dobrym kierunku uciekają. I lecimy tu. I może zdążymy przed buntem. Może nie, ale tutaj już mamy chyba lepszy garnizon. Legiąści weterani. Vigilius Plebs Leaves. Trzeba to jeszcze rozbudować i w ogóle tu rozwinąć to miasto. Dobra. Czy my tu jesteśmy w stanie coś zdziałać? Nie, ale możemy ich wyciągnąć stamtąd i poplądrować tu. No, ładna kasa z plądrowania. Dobrze, może niby tu wleźli. Ty działaj, pani tu. Dobrze, trochę mało jazdy. O, łuczników konnych. Jakbym mógł zwerbować... Amazonki konne, the fuck? Co to jest? Prezencjusz z Ciawola się nazywa w ogóle generał, dobrze. Jazda sarmacka. No i nam pancerzona jazda. No jakoś bardzo pancerzona to nie jest. Siła ciosu, walka w zwarciu 30. Premia do szarży. Dobrze, premia do szarży. No tak, to są łucznicy konni. 36. I to są łuczniczki. Jakbym się pozbył tych... germańskiej jazdy w następnej turze sobie powerbuję. Fajne jednostki tu są. Dobra. I tu na nic mnie nie stać. Muszę poczekać. 4300. Dobra. Koniec tury. Koniec tury. No wiedziałem, że to tak będzie pływał w tej z powrotem. No nie. Nie, panie. Na taką kasę w ogóle? Chyba cię pogięło. Ja mam z nim sojusz, a nie mam już z Antoniuszem chyba sojuszu. Z tego co pamiętam. Ja tak w ogóle przeskakuję trochę parę tur. Nie pokazuję wam dokładnie wszystkiego. No jak się nie dzieje... O! O, pięknie. I będzie fajna bitwa i super. Fajnie by było zapisać. Na wszelki wypadek. Dobra. O, i super bitwa. Na koniec trochę mało czasu, ale może dam radę. Jakie tu są oddziały? Z maczugami, łucznicy, jazda jest. No, przydałoby się więcej tej jazdy. I procarze. Chciałbym zwerbować procarzy, przydaliby mi się. Ale tak jak mówiłem, ten mod powoduje, że... Dobra. Rozstawmy się. Dajmy tak, tych pierwszej linii, tych drugiej linii. A potem na flankach sobie ustawimy włócznie. A potem legionistów sobie podzielimy na dwie linie.
4, 5, 6 i to będzie pierwsza linia z flankami. Zaraz, czy tu jest gdzieś miejsce dobre do obrony? Tak, tu na tym, z tej strony będziemy się bronić. Tak się rozciągnę, a potem sobie o, będą ładnie wyglądać. Dobra. I wy bez ataków formacji. I to będzie druga linia. Trochę szerzej. Dobra. I wy jesteście jako pierwsza linia. Ojej. Dobra. I generał tutaj. No, normalnego generała mamy. I jazda. Fajnie by było gdzie się ukryć, ale nie ma za bardzo gdzie. Tutaj troszeczkę ryzykownie. Dobra, niech będzie na tyłach. Ona się potem przyda do zabijania procarzy. I rozpoczynamy bitwę. Nie wiem skąd przyjdą posiłki. W ogóle nikogo jeszcze nie ma. Dobra. I trochę cofniemy się tutaj. No i dobra, jak oni będą podchodzić, to tego nie będę wam pokazywał. Oczywiście. Za chwilkę jak dojdą, to wrócimy do bitwy. Okej, okay. Jak widzicie, przeciwnik jest już blisko. Zaraz rozpocznie się walka. Jeszcze troszeczkę muszę przesunąć tę armię. Na tą stronę dajmy kawalerię. Dobra. Wysuńmy sobie tu na flankę włóczników. Dobra. Szykuje się gruba bitwa. Dobra. Teraz ich tu obrzucamy i się zaczniemy wycofywać. Sporo tego towaru. Nie powiem. Dobra. Wy już się wycofujcie. Wy też. I zaraz tu będziemy... O, pięknie rzucili oszczepami, tak? Wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy tu. O kurde, ale szeroka linia. Wy tu. Nie, wy tu. Przepraszam, wy tu. Najemni włócznicy. Dobra, tu jeszcze poczekamy. Tu atakują. Tutaj. Tu jest generał. Dobra. O kurde, ci mi się nie... Aha, procarze mi tu chyba atakują. Dobrze. Tu jest całkiem nieźle. Nie, wy się wycofajcie, wy ich obrzucajcie. Ten oddział wyślijmy na generała. Dobrze. Germańskich zwiadowców tu atakujemy oszczepami. Sporo tego towaru. Tu mi trochę złapał tych włóczników. Dobra. Tu otoczmy ich. O kurde, ale straty. Rzucamy generała do walki. Dobra. I tu złapiemy tych. Pięknie. Dobra, tu mamy przewagę. To tu ich wyślijmy. Tu generała wyślijmy. Bo tu wygląda to nie za wesoło. Tu mam jeszcze jeden oddział. Niech stoi tu w odwodach. Bo tu przegrywamy. Dobra, czyli ten oddział damy to na tą flankę. I tu szybko ubić generała. Gdzie jest jazda? Dobrze. Tu ostrzeliwać tu, a jazdą
na tyły, dostać szybko procarzy. Dobra, i teraz trzeba podpalać to. 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 Dobrze, to jest ok. Nie. Tutaj. Tu mamy mur. Tu nie potrzebujemy. Tu będzie ciężko. Dobra, ale generał już zabity. Tu jest flanka ciężka naprawdę, na tej flance. Dobra. I tu dobieramy się do precarzy. Tu chyba będzie dobrze na tej flance. Dobra. Generał kosi. Sporo tego towaru. Dobra, tu wygrywamy. I tu trzeba wesprzeć tych. Młodzi Germanie. Tu trzeba ich zaatakować. Dobra. Tą piechotą będziemy flankować tu. Tu procarzy już wykosiliśmy. Dobra. Idzie nieźle. Zobaczmy, jak sobie generał radzi. No tak stoją trochę. O, tu jaki rzut. Ładnie. Dobra. Jazda rozbija procarzy. Okej, okay. Kurde, tu straciliśmy oddział. Dobra, tu kontratak. Chciał zaatakować tych od tyłu. Tu muszę tych otoczyć. Dobra, to już ich dużo nie zostało. To już mi się przedarły, kurde. Siły przeciwnika. Jeszcze ci procarze się tu trzymają, ale mi narąbali tą kawalerię. Czy generał jest zmęczony? Nie, wypoczęty. Tak, dobra. Centrum się trzyma. Tu gosimy też. Tu kontratakujemy. Tu jest słabo. Dobrze, ale tu widzę atak formacji super zadziałał. Muszę tego więcej używać. Dobrze, i tu ładnie. Tu ścigamy tych młodych. Dobrze. 50 już tylko zostało. Atakujcie ich szybciej. Tu generał się trzyma ładnie. Nie wiem, czy nie zginął przypadkiem. Zabijcie tych procarzy. Dobra. Tu się przedarli. Kolejna, kurde, bitwa mordercza. O, tu jest jeszcze jeden generał. Dobrze, ci się łamią. Dobrze. Tych ci ścigają. Tych przystawimy tu. Dobra. Tu jeszcze germańscy procarze są. Rozwali ci. Załamuje mi się lewa flanka. Ale tu jest dobrze. Dobra. Teraz szarża na tych. Tu jeszcze mam trochę amunicji. Czy to jest jakaś formacja? Tak. Teraz już nie używajcie tej formacji. Dobra. Te oddziały się złamały. Po szarży kawalerii.
rekruci z włóczniami następny cel. Tak, to włócznie Vadanza trzeba tutaj zaatakować. Uła. Najemne włóczniczki, co to jest? Uach, ale tutaj się zagapiłem. Dobra. Dobra, tu się łamią. Ale kolejna bitwa, kurczę. Z mega wielkimi stratami. Dobra, aby tą linię tu... Kurde, szkoda, że nie mam już tej kawalerii. Dobra, ale mam to. Lecimy. No niestety wygląda na to, że padł mi generał. Dobra, tych obrzucamy tu. Zdecydowanie przegrywa oddział. Tu jest generał. Kurde, jeszcze dużo tego towaru. No, czyżby porażka? Dobra, tu ładnie wykosimy. Może nie, może nie. Dobra, wy weźcie ich tutaj, wykończcie. I tu atak, tu. A tu będziemy flankować. Ja bym w ogóle zrobił o tak jednak. To się tu może przydać. Dobra, rzucimy jeszcze raz oszczepami. A tu przyblokujemy tych. I jeszcze raz. Wejdziemy teraz z tej strony ich. Dobra. I rzucili jeszcze raz, dobrze. Teraz tutaj ściana tarcz. I tutaj też. Niech się ustawią. Wyrównana walka. I ściana tarcz. Jeszcze 252. Dobra. Niewielka przewaga, niewielką przewagę, dobra. Powinniśmy wygrać tą bitwę. Generał pada, dobrze. Może tymi by się udało wycofać. I jeszcze oddać jedną salwę. Ściana tarcz, a wy nie macie ściany tarcz? Dobrze, może nie mają. Niech będzie. Ale kurde, rzeźnia znowu, powiem wam. No, w sumie to były dwie. Szkoda tylko tego generała. Okej. Jeszcze tu wypowyżynamy towarzystwo. A to jest nowy generał w sumie. Więc chyba tu przeżyjemy, no. Dobra. Kosztowne zwycięstwo. No, prawie dwa razy tyle, patrzcie, armia, no.
Więc spoko, no dobra, 1/3 więcej. 519 ci ładnie, no i pięknie, tutaj 808, o Jezu, jakie po prostu liczby. 10 tysięcy ludzi narąbaliśmy, tracąc połowę, prawie 10 tysięcy. Spoko. No tak, no i niestety padł. No i najgorsze jest to, że nie starczy mi tu. Nie starczy mi. Nie starczy mi, tej armia będzie za słaba, żeby to Arsenium zdobyć. Opracowano technologię. Nie udało się zamordować go na szczęście. Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek. Myślę, że fajny był. Fajna ta bitwa, podobała mi się. Trudna była dosyć. No ale widzę, że troszeczkę zardzewiałem, jeśli chodzi o grę, o bitwy, ale widzę, że ten Warcry mocno to ona zmieniał. No i dobra, zapraszam na kolejny odcinek i do usłyszenia.